Jeśli macie swoje Biblię, chciałbym, abyście otworzyli je na dwóch fragmentach na samym początku, bardzo krótkich zresztą, i tak naprawdę zajmiemy się tylko i wyłącznie dwoma wyrazami z tych fragmentów. Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, werset 44, i później spojrzymy tak troszkę inaczej na werset 42, czyli zaczniemy jakby od końca i spojrzymy na werset wcześniejszy. Werset 44 mówi: wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. I chciałbym, jeśli masz swoją Biblię, chciałbyś podkreślić w niej, możesz zobaczyć to słowo byli razem i możesz podkreślić je, byli razem. I werset 42 z tego samego rozdziału mówi tak: i trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. I to słowo, które, te słowa, które chcielibyśmy dzisiaj zaznaczyć, to jest trwali. Trwali. Czyli byli razem i trwali. Chciałbym podzielić się z wami myślami na temat mocy połączenia, dlatego że wierzę w to, że dokładnie te dwa wyrazy mówią o tym, co jest prawdziwą, pewną mocą połączenia. To słowo byli razem, greckie, to jest epiautos, które oznacza patrzeć w jednym kierunku. Być razem to znaczy nie razem, tak jak się stoi w kolejce razem. Kto z was stał kiedyś w kolejce z ludźmi? Prawie żadnego połączenia, oprócz tego, że wiesz, że masz za kimś stać, wiesz, kto jest przed tobą i powinieneś wiedzieć, kto jest za tobą, chociaż bardziej interesuje nas, kto jest przede nami, tak? Tak samo jak idziesz do lekarza, kto jest ostatni w kolejce i tam się odwraca ktoś i mówi: ja jestem ostatnim, już to ja będę za panią albo będę za panem. I mimo to, że jesteśmy razem, czasami stoimy tam czy siedzimy 2 godziny, to nie jesteśmy razem. Jesteśmy blisko, jesteśmy w jakiś sposób połączeni, ale nie jesteśmy razem. To epiautos, które mówi, że oni byli razem, oznacza być połączonym, patrzeć w jednym kierunku, ułożyć się wspólnie ze sobą, czyli dopasować się do siebie, połączyć się albo być razem, albo to słowo oznacza również nastawić się wspólnie na coś. To określa dobre małżeństwo. Wiecie, to można odnieść do dobrego małżeństwa. Nie do jakiegoś małżeństwa, ale dobrego małżeństwa, wyraża pewną bliskość, wpływanie na siebie w pozytywny sposób. Myślę, że to jest niesamowite, kiedy mówimy o słowie byli razem i patrzymy na to i myślimy sobie: aha, oni po prostu byli razem. Ale wiecie, kiedy patrzymy na Biblię i widzimy coś takiego jak byli razem, to nie możemy stwierdzić, że to bycie razem to jest takie po prostu zwyczajne. Nic w Biblii nie ma tu zwyczajnego. Wszystko, co czytamy w słowie, jest czymś ponadnaturalnym i niezwykłym. Dlaczego? Bo bycie razem nie jest naturalne. Bycie razem jest ponadnaturalne. Aby być razem, trzeba w ponadnaturalny sposób się połączyć. Nie wystarczy się połączyć w sposób naturalny. Dlatego Kościół, gdy staje się organizacją tylko i wyłącznie, to są ludzie, którzy są zrzeszeni, ale nie są razem. My mamy tutaj o wiele głębszy tekst, który mówi o tym, byli razem, byli połączeni, złączeni w jednym kierunku, ułożeni jak dobre małżeństwo, które nastawia się wspólnie na coś i oczekuje czegoś. Niesamowita rzecz jest związana również z tym słowem trwali, dlatego że trwali w greckim, nie będę mówił już jak to brzmi, bo dosyć skomplikowanie, ale oznacza zgodzić się, mieć jedną myśl, coś wspólnie ustalić i trwać w tym aktywnie, angażując dwie strony razem do wspólnego celu. Albo wspólnie czegoś dokonywać, mając wspólny cel. Wiecie, ja zwróciłem uwagę, że patrzymy czasami w Biblii i na takie słowa jak wierność. I wydaje nam się, że wierność to jest coś zwykłego. Wierność nie jest zwykła, wierność jest niezwykła. Aby być wiernym żonie w Bożych standardach, jest niezwykła rzecz. To nie jest zwykła rzecz, to jest niezwykła rzecz. Ktoś mówi, że ja tam jestem wierny. Okej, sprawdźmy na szczegóły i Boże standardy. Dlatego, że słowo mówi, że jeśli spoglądasz na kobietę nie swoją, z pożądliwością już popełniłeś z nią cudzołóstwo. I nagle wszyscy panowie, my mówimy: hola, hola, hola. Hej, 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 hej. Kto z was miał różne momenty w życiu? Jeden tylko. Okej, jeden odważny. On się za nas wszystkich wyraził, prawda? Myśmy mieli swojego przywódcę i wyznaczyliśmy go, że w momencie, kiedy pytanie jest o to, kto spojrzał, to on wie: ja za wszystkich. Wszyscy za jednego. Ale rzeczywiście tak jest, dlatego że każdy z nas
w tym też upada i okazuje się, że każdy z nas jako mężczyzna musiał przyjść i musi przyjść do Boga tak naprawdę, żeby On uczynił w nas ponadnaturalne dzieło, abyśmy byli prawdziwie wierni. Czyli wierność nie jest czymś naturalnym, jest ponadnaturalnym. Więc kiedy czytamy, patrzymy na słowo byli razem, czasami możemy przejść i powiedzieć tak, a to jest takie proste, po prostu się nawrócili, więc byli razem. Nie, oni byli razem w szczególny sposób połączeni i takie bycie razem w szczególny sposób połączonym to jest rzecz ponadnaturalna, a nienaturalna. Ludzi można razem zebrać na wydarzenie, ale nie można ludzi połączyć. W momencie, kiedy małżeństwo nie jest razem, mają dwa budżety. Ja nie mówię dwa, trzy konta, bo możesz mieć dwa, trzy konta, tylko wiecie, nawet jak masz dwa, trzy konta, twoja żona powinna mieć dostęp do tych kont. Ktoś może powiedzieć, nie może mieć dostępu, bo ona mnie ogołoci. Widzisz, w takim razie praca, która jest przed wami, to jest nad byciu razem. Bo teraz ogołocenie konta oznacza, że wy nie jesteście razem, nie jesteście połączeni, nie patrzycie razem w jednym kierunku, nie układacie się wspólnie ze sobą, nie łączycie się razem ku wspólnemu celowi. Bliskość wpływa na siebie w pozytywny sposób, więc teraz jeśli ja się boję, to się oddzielam. Bycie razem nie jest czymś naturalnym, jest czymś ponadnaturalnym. To nie jest tak, że no podoba mi się ta baby, no nie jest niezły, więc będziemy razem. To jest za mało. Ludzie się mogą zejść i nie są razem. Ludzie mogą spać ze sobą i nie są razem. Ludzie się mogą łączyć w seksualny związek i nie są razem. Od czasu do czasu mają mruga im oko, mruga im wszystko i wtedy i później idą razem oddzielnie. Dlatego, że bycie razem wymaga czegoś więcej niż tylko i wyłącznie zaspokojenia potrzeb. Bycie razem to jest coś więcej niż tylko i wyłącznie zejście się razem w kolejce. I teraz, kiedy patrzymy na ten niesamowity Kościół Dziejów Apostolskich, widzimy, że oni byli razem połączeni. I połączenie jest czymś więcej i jest sztuką. I ludzie, którzy nie rozumieją mocy połączenia, nigdy się nie łączą właściwie i mają problemy. Dlatego, że my tak naprawdę, to jest nasza odpowiedzialność, aby zrobić wszystko, aby Bóg działał w naszym życiu tak, abyśmy mogli połączyć się w ponadnaturalny sposób ze sobą. Trwali i byli razem. Powiedzmy razem, byli razem. A nauczmy się trochę greckiego. Epi autos. To brzmi jak auto, prawda? Ale to nie jest epi autos. To jest być połączonym razem ze sobą dla wspólnego celu. Trwać razem ze sobą. To jest coś wyjątkowego. Wierzcie mi, każde małżeństwo ma kryzys. Myśmy mieli kryzysy i pewnie kilka kryzysów jest przed nami, a ostatnie dwa tygodnie to był jeden wielki kryzys. Może nie aż taki. Nie chciałem wyrzucić mojej żony za burtę albo nie chciałem, żeby wysiadła z samolotu po starcie, ale wiecie, kryzys wcale nie oznacza, że jest kłótnia. Czasami kryzys oznacza, że się nic nie mówi. Ja osobiście wolę kłótnię, bo przynajmniej jest wymiana, w której mam jakąś kontrolę. Gdy moja żona przestaje mówić, jest mi najciężej, jak tylko może być. Gdy tylko przestaje mówić, ja coś do niej mówię, ona przestaje mówić. Kto z was myśli, że z facetu, kto z was wie o tym, że to jest najgorsze cierpienie, jakie może być w życiu? To jest ty mówisz i nie ma żadnego odzewu. To jest najgorsza rzecz, jaka może być. Ja przeżywam to strasznie, ponieważ ja jestem człowiekiem, któremu przechodzi po około mniej więcej 12 sekundach do 15, a są ludzie, którym przechodzi dopiero po 12 dniach. To jest dopiero problem. Niektórym w ogóle nie przechodzi. To już jest w ogóle problem. Więc ja lubię konflikt, który ma zaciętą walkę, zaciętą dyskusję i przynajmniej wiem, że mogę kontrolować ten konflikt. I jak jestem w błędzie, no to wtedy czasami się przyznaję, że jestem w błędzie. A czasami nie. Czasami nie jestem w błędzie. Wszystko, cokolwiek widzimy w tym tekście Dziejów Apostolskich, ma wymiar ponadnaturalny. Ludzie bowiem z natury tacy nie są. To wymaga wielkiego wysiłku, aby coś wspólnie dokonać. Najwyższy poziom, do jakiego ludzie mogą dojść, to demokracja. Najwyższy poziom. To jest demokracja. I wiecie, kiedy mówimy o demokracji, mówimy o pewnym połączeniu i wiecie, najwyższy poziom demokracji okazuje się, to jest wtedy, kiedy są dwie partie. Jest lewa i prawa i to jest najwyższy poziom demokracji, bo wtedy wiadomo jest, że można kontrolować jedno drugie. I okazuje się, że najwyżej, co człowiek w ciele jest w stanie dokonać, to jest tylko podzielić się na dwie części. Myślę sobie, to jest ciekawe. Czyli najwyżej, jeśli małżeństwo żyje w kontekście demokracji, to znaczy, że najwyższy poziom, jaki my możemy osiągnąć, to jest być podzielonymi.
Bycie razem jest trudne. Bycie razem jest trudne. Bycie razem jest irytujące. Ten słodzi, ten nie słodzi. W końcu się nauczyli, że oboje słodzą. Bycie razem jest męczące, gdy nie mamy właściwej postawy. Dlatego, że człowiek męczy, na dłuższą metę męczy. Fajnie jest się z kimś spotkać, a wypić kawkę, co u ciebie, o, nie ta, no to ciebie to, no nie ta. A teraz bądźmy razem. Okazuje się, że ja go nie lubię. Ja lubię się z nim spotkać, ale ja nie lubię być z nim razem. Bo jak mamy jeden telewizor, to jest problem. Bo on przyłącza na to, co chce. Ja chcę oglądać to, on ogląda to. Więc trzeba mieć dwa. Rozwój małżeństwa to są dwa ekrany. I jeszcze słuchawki. Ponieważ to jest niewygodne. To jest irytujące. Połącz się w prawdziwy sposób. Jak mam to zrobić? Jak się połączyć w prawdziwy sposób? Łącz się z ludźmi w prawdziwy sposób. Czyli przełam fikcję bycia razem. Ja myślę, że wielu ludzi żyje w fikcji bycia razem. W fikcji przyjaźni. Dzisiaj mamy przyjaciół, mamy Facebooki i to są moi przyjaciele. Ile masz przyjaciół? Ja mam 864 przyjaciół. No nic dziwnego, że później, kiedy masz kryzys, jesteś sam. Wiecie, ludzie boją się samotności i przeżywają samotność. Tylko dlatego, że mają 800 przyjaciół, tylko nie takich jak trzeba. Jak masz 800 przyjaciół, to nikt do ciebie nie zadzwoni z tych przyjaciół. Jak z tych 800, jak tym 800 powiesz, zjadłem dzisiaj ciasto. Było wspaniałe, a oto jego zdjęcie. Czterech polubi, dwóch skomentuje. Masz 800. Dlaczego? Bo reszty to nie obchodzi. Tak naprawdę prawdopodobnie masz dwóch. I to nie wiem, czy przyjaciół. Przyjrzyj się tym komentarzom. Bo niektóry komentarz może być taki. Mam nadzieję, że ci zaszkodziło. No wiesz, że ten komentarz nie jest od przyjaciela. Ale on jest twoim przyjacielem. My budujemy bardzo dużo dzisiaj relacji bardzo płytkich. Kto jest moim przyjacielem? Cały świat jest moim przyjacielem. Wszyscy są moimi przyjaciółmi. Poczekaj, aż będziesz miał kryzys. Jak będziesz miał kryzys, okazuje się, że nie ma żadnego. I wtedy, co jest najgorsze, my obwiniamy cały świat. O, tamci to zdrajcy i ci to zdrajcy, a ci nigdy mnie nie słuchali. Nikogo nie ma jak trzeba. Ale czyja to wina jest? Kto jest odpowiedzialny za to, żeby budować prawdziwość i połączyć się w prawdziwy sposób? Trzeba być połączonym czymś szczególnym. I są pewne fikcje, które ludzie budują i ludzie kochają fikcje. Często w małżeństwie ludzie kochają fikcje. Jest to nam fajnie, jest, no, Pan jest nam błogosławi. Pan jest naprawdę nam błogosławi, jest naprawdę fajnie. I wszystko jest fajnie, dopóki jest fajnie. A później nagle coś przychodzi. Choroba przychodzi. Przychodzi jakaś tragedia życiowa. I nagle się okazuje, że mamy dwóch wrogów, którzy mieszkali razem ze sobą i było fajnie, bo dopóki było fajnie. Prawdziwe bycie razem. To jest pozbawienie się pewnych fikcji i dziękuję Bogu za to, że On sprawił, że życie jest takie, że ono nas odziera z fikcji. Fikcja Titanica, pamiętacie to? A, będę płynął, nic mi się nie stanie, więc sobie wezmę 3 łódki tylko, zapasowe. To jest fikcja. Fikcja wspinaczki. To jest też tak, a co mi tam potrzeba, żeby się wspinać na Mount Everest? Parę sznurków, kilka zaczepów, jaki to problem? Albo skok ze spadochronu. Jak ktoś z was pierwszy raz skacze ze spadochronu, to chcesz wiedzieć, kto go składał. Jak się dowiesz, że oni go wyciągnęli teraz z magazynu, on tam leżał już parę lat, to ty myślisz sobie, zaraz, chwileczkę. A skąd ja wiem, że on zadziała? A po co ci to? Po co się przejmować takimi głębią? Teraz to trzeba rozpakować, rozwinąć. Wiesz, ile to jest czasu, żeby to rozwinąć? Żeby to teraz zwinąć, ile to jest czasu? Ile to czasu? A przecież samolot już odlatuje. A ty mówisz, nie, ja nigdzie nie lecę. Dlaczego? Bo człowiek boi się takiej fikcji, gdy jest bezpośrednie narażenie jego życia. Ale często jest tak, że kiedy przychodzi do kościoła, kiedy przychodzi do relacji, do przyjaźni, to my cieszymy się tą fikcją. Mówimy, to jest wspaniałe, zróbmy sobie torta, zróbmy sobie obiad, posiedźmy razem. Pytanie nie jest, czy zrobimy obiad, czy posiedzimy razem, tylko o czym będziemy rozmawiali. Wiecie, jak wyglądają polskie święta?
Niech Tobie też i Tobie też. I Tobie też, aleluja. To są polskie święta. My się schodzimy razem na chwilę. Dzień dobry, budzi, budzi, budzi. Wujek Kazik, wujek Zdzichu. Fajnie, fajnie. I wiecie, my jesteśmy zadowoleni z budowania tych relacji, które są fikcyjne. To jest życie. Trzeba się wybudzić z fikcji najszybciej, jak się da. Najgorsze, że człowiek, często ludzie pod wpływem okoliczności życia budzą się z fikcji po 50. I po 50 to już jest rzadko czas, żeby w tym momencie dopiero wszystko zacząć budować od nowa. Bo to jest moment, kiedy dzieci wychodzą, to jest moment, kiedy już dzieci się nabyły i wiedzą już, jak życie wygląda. I teraz ty chcesz im powiedzieć, tylko nie rób tak jak ja. Za późno. Za późno. W którymś momencie trzeba odrzeć się z fikcji i powiedzieć sobie tak. Ja jako mężczyzna musiałem powiedzieć, to jest ta kobieta. Dlatego, że człowiek po 5 latach, 10 latach, no tak, ożeniłem się z nią, tak, mam żonę. I patrzy naokoło. Życie jest naprawdę piękne. 3 miliardy jeszcze pozostało. Co mnie podkusiłem, że wziąłem tą? Uparta jak nie wiem co. No co z tego, że ładne to? Jak nie możesz dojść do tego, no. Bo uparte jak nie wiem co. Ja wiem, że nikt z was nie ma takich problemów, jak ja mam. Ale rozumiecie, dlaczego ja tutaj stoję, prawda? Przecież tu nie stoją ludzie, którzy nie mają problemów, tylko ci, którzy mają największe. Żeby o tym opowiedzieć. Więc człowiek w którymś momencie musi powiedzieć zaraz, hej, przebudź się, facet. Facet, już jesteś w jakimś wieku, przebudź się. To jest twoja żona. Zacznij z nią budować relacje. Nie tylko śpi z nią, jedz z nią i przynoś pieniądze i patrz, co ona z tym zrobi, tylko rozmawiaj z nią, patrz jej w oczy, sprawdź, co jest w jej duszy, sprawdź, co jest w jej sercu, naucz się jej niewerbalnego języka, bo okazuje się, że kobieta i drugi człowiek najczęściej mówi, gdy nic nie mówi. Coś robi, każde stuknięcie szafki to już teraz dla mnie, ja jak pies już podnoszę ucho, tik. I to sobie myślę tak, przypadek czy nerw? Bo kobieta mówi szafkami, naczyniami, widelcami. Kobieta mówi, gdy przechodzi. Nawet tempo kobiety, gdy przechodzi, mówi. Normalnie chodzi tak. I nagle przeszła. Myślę sobie, coś mi się nie zgadza w tempie. Coś mi się nie zgadza, więc ja jak pies od razu ucho. Oczy od razu. Oglądam, zasypiam. A gdy patrzę, coś się dzieje. Poszła na górę, trzasnęła drzwiami. Przeciąg czy znak? I nagle musiałem się przebudzić, zobaczyć, że to jest prawdziwa osoba, że ja z tą osobą chcę się połączyć, że ja chcę ją poznać, że tak naprawdę mam niewiele czasu, bo za chwilę umrzemy. No przecież to jeszcze tylko jakieś 50 lat i nas nie będzie, no. Albo może jak będziemy jeszcze za 50 lat, to ja już jej nie będę widział. Albo już nie będę wiedział, co do mnie mówi. No teraz muszę wykorzystać, póki jeszcze ją słyszę i póki ją widzę. To, że człowiek po 40 już nie widzi z daleka, to może i nawet dobrze. Musiałem zobaczyć, to jest moim przyjacielem, musiałem zobaczyć, że przyjaciele to jest czasami, to są tacy ludzie, których lekceważysz, którzy idą z tobą razem. Których zawsze są przy tobie i ty tak się męczysz nimi też czasami i nie wiesz, dlaczego są przy tobie. Wiecie, no, jeśli to nie jest pasożyt, prawda, bo to też jest istotne, bo pasożyty też są razem z nami, nie wiemy, czemu są. Ale jeśli to nie jest pasożyt i to jest człowiek, który jest razem z tobą, dopinguje cię, zachęca cię, ale wiecie, po pewnym czasie nawet prawdziwych przyjaciół można lekceważyć. Bo zawsze są jacyś tam i zawsze są jacyś tam i trzeba sobie powiedzieć, zaraz, chwileczkę, to jest ta kobieta, to jest ta żona, ja już więcej nie będę miał żon. To jest ta jedna żona. Lepiej się zajmij tym, co trzeba. Poznaj ją, rozpoznaj ją, zrób coś dla niej, dokonaj czegoś. Spraw, żeby to, co jest w niej, weszło do ciebie. Żeby to, co Bóg umieścił w niej, działało też na ciebie. I żeby wspólnie razem to, co się między nami dzieje, mogło iść dalej. Połącz się z właściwymi ludźmi. Wybranie ludzi, z którymi idę, jest wybraniem mojej przyszłości. Wybieram tych, których Bóg wybrał dla mnie. Niektórzy ludzie myślą tak, no dobrze, a ja się modlę o właściwego męża, a jeśli to nie będzie ten właściwy, to co to będzie? Nie martw się niczym. Dlatego, że niektórzy myślą, że wola Boża wygląda właśnie tak. Ten człowiek przeznaczony jest do tego człowieka.
No ale gdyby tak było, że ten człowiek jest przeznaczony do tego człowieka i ty nie masz wyboru, to w takiej sytuacji, gdy ty się pomylisz, to twoje dzieci nie są te właściwe dzieci i teraz niezależnie od tego, za kogo one wyjdą, to już są te niewłaściwe, nawet gdy wyjdą za właściwego, to i tak już jest niewłaściwe, z właściwym to jest daje niewłaściwe. Zarażone zaraża wszystkich pozostałych i teraz wyobraźcie sobie, że my dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, że tak naprawdę wszyscy niewłaściwie. Właściwe czy niewłaściwe jest kwestią twojej decyzji i rozpoznania Bożego, a nie tylko i wyłącznie jakiegoś fatum. Pomyłka jest zawsze odkupieńcza. Dlatego kiedy coś w życiu nie wyjdzie, Bóg jest w stanie odkupić to miejsce i daje nam nowy początek. Czy będzie łatwo? Nie będzie łatwo. Ale Bóg daje odkupienie w każde miejsce, bo Jezus umarł za to. Ale ludzie, z którymi się połączysz, to jest twoja przyszłość. Ty nie decydujesz o tym, jaka będzie twoja przyszłość. Ty decydujesz tylko i wyłącznie, z kim będziesz połączony, bo ci, z którymi będziesz połączony, to jest twoja przyszłość.